Gdy w ciągu geometrycznym chcemy obliczyć jakieś miejsca w ciągu, mając minimum dwa podane, można skorzystać z pewnego łatwego schematu, a mianowicie wyraz jakiś jest równy wyrazowi poprzedniemu lub następnemu pomnożony przez odpowiednie q z odpowiednią potęgą. Dobra, o co teraz chodzi? Jeżeli pierwszym krokiem zawsze jest w ciągach geometrycznych wyliczenie q. I teraz tak, q liczymy dzieląc wyraz następny przez poprzedni i to wejdzie q do ilości skoków. Czyli mamy tak, jak podzielimy sobie 48 na 6, bo tylko to mamy, otrzymamy q podniesione do ilości skoków. Ile jest skoków z 6 do 48? Liczymy 1, 2 i 3, czyli tutaj będzie potęga 3. Skrócimy ładnie 48 na 6, to powstanie nam 8 równa się do trzeciej. Teraz, żeby pozbyć się trójki, musimy spierwiastkować o stopień pierwiastka, ten sam, co jest potęga. I teraz, jeżeli pierwiastkujemy liczbę do pierwiastka sześciennego, czyli stopień nieparzysty, wynik będzie 1, tak? Czyli będzie pierwiastek z 8 to jest 2, czyli tutaj będzie q. Jeżeli mamy q, to można wyznaczyć sobie. Oczywiście oprócz tego q musi być podana jakaś wartość, to jak mamy jakąś wartość i q, można wyliczyć dowolne miejsca w ciągu. To teraz spójrzmy. Tutaj mamy wyraz drugi, tutaj mamy a2, tutaj mamy pierwszy, tutaj mamy trzeci, tutaj mamy czwarty, a tutaj mamy piąty. To teraz spójrzmy. Wyraz drugi jest równy pierwszy razy q do ilości skoków, czyli do 1. To teraz ten wyraz drugi, czyli nasza 6 równa się a1, które trzeba wyliczyć, razy q, które nam wyszło tutaj 2. Teraz dzielimy przez tą dwójkę i mamy a1 równa się 3. I ta trójka idzie sobie tutaj. No to teraz idziemy sobie dalej. Schemat znamy, idziemy według niego. No to teraz tutaj. Chcemy a3, a mamy a2. No to co? To te a3 będzie równało się a2 razy q do jednego skoku. No to ile to będzie miało? a3 równe a2, czyli nasze 6, razy q do 1, czyli 2, to jest nasze 12. I 12 wstawiamy sobie tutaj. I schematycznie idziemy dalej. a4 równa się, to będzie trzeci, razy q do ilości skoków, czyli do pierwszego. Czyli mamy a4 równa się trzeci, 12 razy 2, czyli 24. Tutaj mamy 24 i brakuje nam a6, czyli ten szósty będzie równało się piąty, razy q do jednego skoku. Oczywiście moglibyśmy tu użyć trzeci i q do trzeciej, ale to po co się bawić? Staramy się, żeby przy q była jak najniższa potęga. Czyli to a6 będzie równało się 48 razy nasze 2, czyli nasze będzie 96. I to wstawiamy sobie tutaj i mamy cały ciąg zrobiony. I teraz analogicznie sobie spróbujemy zrobić ten ciąg po prawej stronie. Rozdzielimy sobie tutaj, żeby to nam się nie pokryło ze sobą, no to teraz co? Najpierw robimy sobie q. A q liczymy po prostu dzieląc któreś wyrazy ciągu, następny przez poprzedni. No to teraz tutaj zauważmy, że mamy 2 obok siebie, to jeżeli damy sobie 2 przez 8, to będzie q do ilości skoków. I ile jest skoków z 8 do 2 w tym przypadku? Jest 1, jedynek się nie pisze. I teraz tutaj 2 przez 8 to jest inaczej 1 czwarta równa się q. I teraz to q zastosujemy wszędzie dalej, żeby policzyć nasze liczby. Tutaj mamy a3, bo wcześniej było a2, tutaj jest a1, tutaj jest a4, a5, a6 i a7. Dobra, no to teraz mamy tak. Mamy znaleźć sobie a3. To a3 będzie równało się a2 razy q do 1. No to to będzie ile? A2 mamy, to jest 2 i razy 1 czwarta równa się, dwójka się skraca z czwórką, tutaj mamy 2, tutaj 1, czyli automatycznie mamy 1 drugą, czyli mamy tutaj 1 drugą wpisaną. No to teraz liczymy sobie czwarty. Czwarty to będzie po prostu A3 razy Q do 1, czyli to będzie nasza 1 druga razy 1 druga, to nam da 1 przepraszam, 1 czwarta, tak, to da nam 1 ósmą, tak, 1 ósmą, coś mi nie pasowało, tak, dobra, no to idziemy sobie piąty, tak, no to to będzie ile? To będzie czwarty razy q do 1, no to co mamy? To mamy 1 ósmą razy 1 czwartą równa się 1 trzydziesta druga, no to wstawiamy sobie 1 trzydziestą drugą tutaj i liczymy sobie a6, a6 to będzie piąty razy q do 1 równa się
1,32 razy 1,4 to jest 1,128. Czyli tutaj będzie 1 przez 128. I przez to mamy cały ciąg zrobiony.